Casting Miss Elite International 2020. Jest ze mną Sandra Staszewska. Witam, cześć. Witam. Powiedz mi, skąd pomysł, żeby uczestniczyć właśnie w tym castingu i właśnie Elite International 2020? Casting ten traktuję jako kolejną fantastyczną przygodę. Jednak, jak doczytałam, wygrana Miss Elite będzie wspierała fundacje różne, charytatywne. Więc wydało mi się przede wszystkim to bardzo fajnym pomysłem i można z tego korzystać. Brałam też udział w jednej akcji charytatywnej, akcja ratowania pszczół. Spodobało mi się takie dobre uczynki i warto spróbować i móc Gratuluję, że ratujesz pszczoły, bo moi drodzy, pszczoły to jest tak naprawdę życie, bo pszczółki zapylają, noszą pyłek, ciężko pracują. Dzięki nim mamy dużo pięknych kwiatów, ale no przede wszystkim zieleń. Tak, w tym roku o tym było dość głośno, naprawdę. A co jeszcze byś chciała wspierać? Myślę, że jest bardzo dużo takich potrzebujących i jeśli chodzi całkowicie o naszą planetę, ale też osobno takich ludzi, dzieci, więc na tę chwilę jest mi ciężko wybrać jeden taki temat, który bym chciała tak naprawdę wesprzeć, więc... A czy to jest twój pierwszy casting? Nie, to nie jest mój pierwszy. Do tego konkursu, tak. Do tego konkursu. A czy zdobyłaś już jakieś nagrody? Tak, zdobyłam. To proszę, się pochwal. W 2016 roku zdobyłam główny tytuł Miss Wielkopolski. W 2017, przepraszam, w 2018... Nie zawieraj tytułu w poprzedniczce. Wiem, w 2018 właśnie Miss Air w Poland 2018 Fire i właśnie z tym konkursem brałam akcję właśnie w ratowanie pszczoły. I w 2019 właśnie Miss Festiwalu Gwiazd Sportu. Czyli można być piękną, można być mądrą i jeszcze można mieć dobre serce i pomagać. Ja trzymam za ciebie bardzo mocno kciuki. Dziękuję. I mam nadzieję, że będziemy mogły wspólnie, bo ja również będę uczestniczyć jak najbardziej, bardzo bym chciała wspierać i pomagać, ile tylko się da. Dziękuję serdecznie. Dzięki bardzo.